kurde, nie kopnie. O, dobra. Ciach. O, i drugi. O, tak jest. Witajcie w kolejnym odcinku. Tak jak zapowiadałem prędzej, w jednym z odcinków pokażę to, nie? Na TikToku to przecież było. Tak więc chciałbym wam pokazać, co się stało z plantacją ziemniaka. Tutaj ta część, która jest od drogi, ona jest w stanie nienaruszonym, lecz widzicie, te kopce już są trochę takie opłukane i nieco już ta ziemia się obkruszyła, bo to jednak jest piasek, ale zobaczymy sobie, co tu, jak tu wygląda. O, patrzcie, zobaczcie, jak ładnie, idealnie na środeczku, pyk, pięknie. O, wsadzimy go z powrotem, no, żeby tylko jeszcze wytrzymały, ale ile kamieni, Boże, tu może było dzień i noc zbierać kamienie, one by i tak tutaj były. Dobra, ciapek przygotowany, obsypnik przygotowany, mój najnowszy model obsypnika, PGR, super, lata 90, albo 60. Tak więc jadę tam za górkę i zobaczycie, jak to wygląda. Jest po prostu lipno. Tak więc ja wsiadam i jadę. Się zaczyna jazda bez trzymanki i już od tego miejsca zaczynają być miejsca poryte. Nie pytajcie się, ile tutaj nasadzałem ręcznie, bo widziałem, bo była tutaj najprawdopodobniej locha z młodymi i one po prostu się tym bardziej bawiły niż pozjadały i przy tym wyry tak odkopywały i rzucały. Tak więc ja tutaj ile mogłem, tyle z powrotem ponasadzałem, a za chwilę biorę się za obsypywania. I co? My jedziemy, nie? Robota idzie jak złoto! Kurde! Piękna sprawa! To zobaczcie, jak ta ziemia jest luźna! I to za dzień, dwa będzie wszystko suche! A po tej formownicy to by wszystko zostało uformowane i to parowanie byłoby znacznie spowolnione. I by tej wilgoci dużo więcej zostało w tej glebie. A tak jest, jak jest. O. Ale... O kurde! Co tu się odwaliło? No ja nie wytrzymał presji. I co teraz z tym? O, w mordę. Tu już było coś rzeźbione. I to strzymało dosłownie na niczym. Ja pierdzielę. Co teraz tu zrobić? Drutem? Bym miał pas, bym pasem to spiął. Kurde, no w dupę jeża. Bo to jest taka odkówka i ona była już kiedyś robiona, widzę. Ja nie mogę. Cytując klasyka, czegokolwiek się dotknę, to jakoś idzie. Ale gospodarka, ni chuja. Nie no, chyba aż tak źle nie jest. Ja pierdolę, zawsze coś. Nie no, dwa jechać to bez sensu. Wkaczą dupę. O, to wszystko tu stoi. Gdybym miał drutem, to drutem związał. Kuźwa. Co tu zrobić? Do domu jechać? Spawać?
co? Ajajajaj, to będzie tańczyć jak głupi. Objadę to już, kurde, to już dużo nie ma. Objadę to podwójnie i tyle. Nie będę tu się pierdolił. No, trudno. Będzie trzeba podwójnie jeździć i powinno być git. Ale tutaj, o, tutaj właśnie trochę było schrzanione. Było za wąsko posadzone. To ta moja wina tutaj prawie. I teraz jakby tutaj najlepiej bym mógł jechać. Tylko jak to teraz obredli, że to wyszło. To tu będzie tak zostawione. I teraz tu by trzeba było jechać. Żeby tutaj tego już nie uszkadzać w żaden sposób, bo tu będzie i tak kaszana. O, i zobaczcie, tutaj dziki miały powyryte. O, i to nasadzimy tu z powrotem. O, to są ziemniaki z tego tutaj przejazdu, bo on jest najzwyczajniej w świecie niższy. O, tutaj też ziemniak jest. I tu są jakieś ziemniaki? Czy tu nie ma nic? Powinien być jakiś, ale zobaczcie, jaka fajna ziemia, taka czarny żwir. O, można tak powiedzieć. O, tutaj jakiś na wierzchu leży. O. No ale tu powinien być. O, jest. O, ten tu prawie wychodzi już. O, tego zasypiłem, bo mają być mrozy. O, tu jakiś kiełek oberwany. Dobra, tu nic nie ma. Tu będzie Armagedon. Tu będzie, o. Jest, są, coś tu jest, ale zobaczcie. O, dziki miałyby te. Tutaj dziki były. O, kamień. O, tu gdzieś powinien być ogólnie wtedy drugi. Jeżeli tutaj by nie było wyryte. Ale znając życie i moje szczęście, go nie... O, jest! Chuj jak grzyby. Nie. Ja pi... O, jest. Nie, no nie będzie tak źle. Kurde, zasypujemy, to będzie git. Będzie pan zadowolony. Kurde. Co tu wiele mówić. Ale są redliny jak smok. Dobra, jeszcze tu spróbuję. I to już będzie koniec rycia, bo... O, zobaczcie. Moi mili państwo, kurde. No i niedługo będą schodzić. Także, co będzie, to będzie. Kuźwa. Nie wygląda to najgorzej. Dobrze też nie jest. Ale gdyby było łatwo, to by wszyscy to robili. O, tutaj go wsadzimy z powrotem. Tego też. I tam gdzieś widziałem, też jeszcze parę się wykuliło, wykulało. O, tego tu, w tym żwirku. Tego w muchomorku. O, zobaczcie, o, dziki były. I to wszystko mają pewnie te takie małe, słodziutkie dziczki, tak przyszły. My tylko na degustację. O, zobaczcie, tak samo tu. O, one tak mają to pokaleczone, ale jeżeli jest oczko, o, tu już jest ziemniak. Tego tu cwaniaka tutaj. O. Ale tutaj powinien być gdzieś jeszcze wtedy. Bo tu ogólnie było najgorzej, w tym miejscu tutaj. Bo tutaj był tego pastucha 5 razy poprzerywały. Tutaj 2 raz, 2, 3. Tutaj raz i 4, 5 tam. Tyle razy go poprzerywali, smoki. O. Ja pierdzielę ryj jak dzik w tej ziemi. Dobra, koniec tam w dupie. O, to tak. Tego tu. Zobaczcie, ile kamieni. Ten czyścioszek to kurde niby tutaj pozbierał, ale on to by mógł podpisać kontrakt do końca życia, kurde, na zbieranie tych kamieni. I tak by ich nie pozbierał. No zobaczcie, jak poobgryzane. O. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Pewnie gówno. Ale co zrobić. O. Tu, ciach. O, tego tu. Tego tu i będzie git. O, tu obżarty? No pewnie, że obżarty. O. Dobra, ja idę do ciągnika. Jakoś to trzeba zmęczyć, bo nie będę przecież tutaj
dwa razy jechał, tylko żeby tutaj te cztery przejazdy zrobić, no bez sensu. O. Dobra, ja tutaj popoprawiam i jedziemy dalej. Jadę ostatni przejazd, to wyszedł taki klin tutaj, no tak jak prędzej wspominałem, coś tym pykło, ale reszta przejazdów jest ok, ale teraz zauważyłem, że tutaj jest pastuch zerwany, a ja go nie odłączam od baterii, a więc wszędzie go naprawić, tylko najpierw żeby go naprawić, to wszędzie odłączyć baterię i pastuch działa, powiem wam, sprawdzałem na własnej skórze, także działa, jest ok, bo do tego, co do tego miałem trochę wątpliwości, ale działa, jest ok. No i jadę ostatni przejazd i wtedy go poceruję i finito. Tutaj zrobimy mały teścik, a mianowicie będzie polegał on na tym, że teraz jeszcze raz przejadę tą zwykłą moją formownicą, bardziej radełkami niż formownicą, i zobaczymy, jak to wpłynie na jakby to powiedzieć, na jakość tego ziemniaka, jego wzrost, dobry, to wszystko. No jak podobno powiedziałem. Na te boże ziemniaczki jeszcze. Tutaj będzie całkiem petarda. Ale widzę, że mi tam wychodzą na zewnątrz. Proszę, tylko proszę. Thank you.
słupek. Każdy głupek wjeżdża w słupek. Prezentuję. Dobra, idę odłączyć pastuchę, idziemy łączyć. Tu już miejscami wychodzą ziemniaki i lada nie będzie zielono. O, tu kolejne. Tak więc niebawem, o, i tu kolejne. Niebawem będzie zielono i nie tylko będą to ziemniaki. O, ale rdliny. O, a tu mamy właśnie już obsypane tradycyjną metodą. Tu wyszedł klin, bo tutaj to pole lekko w klin idzie. I zobaczcie, to znowu przejazdy i tutaj wchodzi w klin to wszystko, ale to się jakoś uda wykopać. No, także w tym roku tak trochę inaczej to zasadziłem. Robiąc taki objazd wedle no, granicy pola, nie? Tu też przerwany. Zobaczcie, o. Tu jest, o. Czyli są dwa przerwania. Nieźle. Tylko gdzie teraz to łączyć? Jeszcze tutaj wyjdziemy. Zobaczymy, jak tutaj wygląda to poryte miejsce. O. I zobaczcie, świeże, poryte, wszystko. I co z tym zrobić? I takich miejsc jest od groma. Raz będę musiał wziąć chyba drona i to ponagrywać, tak aby koło łowieckie się jakoś wzięło do roboty. No bo kurczę, strat jest dużo. Tylko ciekawe, czy coś to da, czy oni coś w ogóle zrobią z tym. No i takim oto smutnym akcentem wszędzie powoli kończyć ten odcinek. A ja z tego miejsca chciałbym wam powiedzieć, że muszę... Chcę czy nie chcę, ale muszę się wziąć za jeden projekt, czyli do doposażenie 60 wspomaganie, ale to się wiąże również z rozbiórką całego silnika, bo od razu chcę go uszczelnić, od razu wymienić pierścienie w nim, bo pobiera olej, a tuleje cylindra są w miarę ok, tak więc ewentualnie będzie lekko tylko przehonowane. Jak będą w złym stanie pierścienie i tłoki, to wejdą całe zestawy nowe i zobaczymy, co dalej będzie. Ale to obserwujcie kolejne odcinki i wydaje mi się, że będzie jeszcze ciekawie. Także trzymajcie się, do następnego, cześć!